Hej, cześć, witam Was moi kochani bardzo serdecznie i cieplutko. Dzisiaj nadszedł czas, skoro widzicie łono natury, a ja zwykle na łonie natury robię podsumowania naszych akcji, które dopiero co się skończyły. Nie tak dawno było podsumowanie akcji związanej z zakończeniem tworzenia kursu języka C, a teraz w międzyczasie powstała nowa akcja produkcyjna związana z wyprodukowaniem dosyć sporej ilości, była różnorodność, bo aż 24 pozycje różnych modułów z naszym autorskim firmwarem Atnel Wi-Fi ESP. No, sami mnie prosiliście, chcieliście się dowiedzieć, jak to wygląda, ile się, jakie kwoty powiedzmy i tak dalej, bo zawsze powiedziałem, że szczerze tu będziemy podchodzili, a nie mamy żadnych tajemnic przed Wami i tak dalej. I słuchajcie, no oczywiście ta akcja nas znowu drastycznie zaskoczyła, ale drastycznie miło. Bo znowu można powiedzieć, że jeśli chodzi o akcje produkcyjne, kursowe, akcje zwykle czasami miewają jeszcze większe kwoty, ale jeśli chodzi o akcje produkcyjne, no to to nie są aż takie, powiedzmy, kwoty. Natomiast tutaj od razu, żeby nie trzymać Was w niepewności, cała akcja zakończyła się kwotą na dzień dzisiejszy nieco ponad 170 tysięcy złotych, moi drodzy. To nie w kij dmuchał, dziękujemy za zaufanie, ale jak mówię o tej kwocie, to mam na myśli, uwaga, tylko i wyłącznie moduły Atnel Wi-Fi ESP. Zakładając, że byłyby to same moduły, te tak zwane full wypasy z oferty, pamiętacie pewnie, no to przecież przy tej kwocie, jak sobie podzielicie przez to, przez jakąś kwotę ogólną, nawet 154 zł, jaka tam się pojawiła, to wychodzi, że 1103 moduły i przecinek 36, czy tam ileś. No, policzcie sobie sami. Jesteśmy w szoku, bo naprawdę to trzeba mieć zaufanie do takiego, do takiej nowości na rynku, do takiego produktu. W związku z tym, no, macie też zaufanie do nas, do firmy Atnel. No, dlatego mówię, z Pawłem kłaniamy się w pas. On tutaj nie mógł dzisiaj być ze mną na tym podsumowaniu. Mam nadzieję, że wybaczycie, ale on też ma mnóstwo roboty. Oczywiście nie będę tu przekazywał teraz jakichś dokładnych statystyk, że na przykład modułów ESP01, tych o wiele tańszych, sprzedało się tyle, tamtych i jeszcze inaczej i tak dalej, bo to chyba nie ma sensu. Łączna kwota, myślę, że tutaj da do przemyślenia o tym, jakie to było zaufanie. Ktoś powie, no pewnie jakieś firmy kupiły. Słuchajcie, firm było tak naprawdę niewiele i oczywiście one kupiły bardzo często od razu te 10-paki tych full wypasów, jak to mówiliśmy w tych ofertach, ale również wśród osób prywatnych były osoby, które kupiły właśnie te 10-paki. Tu byliśmy bardzo zdziwieni, zaskoczeni. No, dziękujemy naprawdę, jak widzicie, się aż rozgadałem. Ale mam też na koniec dobrą, może na koniec dwie wiadomości jeszcze. Zacznę, którą wolicie, tą dobrą czy tą złą? Najpierw zacznę od tej dobrej. Otóż z natłokiem zamówień prosiliście mnie wszyscy, no naprawdę tutaj mieliśmy spory procent ludzi, którzy z nami się kontaktowali i prosili mnie i Pawła, zależnie kto dzwonił, gdzie na telefon, pisał maila, prosimy jeszcze troszkę o przedłużenie akcji, bo nie zdążyłem przyjechać tam skądś, ja byłem na wczesnych wakacjach, ja tam byłem gdzieś na wyjeździe i tak dalej, dlatego uwaga, od dzisiaj, od daty tego filmiku, bo miała się akcja zakończyć i ceny miały, klamka miała zapaść wyżej 21, zostawiamy jeszcze do końca tego tygodnia, to już ostatecznie, już później nie ma przedłużania, że tak powiem, zostawiamy jeszcze ceny przedsprzedażowe. No właśnie, ale tu mówimy o cenach, słuchajcie, przedsprzedażowych. I z tym się wiąże ta kolejna wiadomość, taka może mniej przyjemna dla niektórych osób, ale też, żebyście dobrze mnie zrozumieli. Ja tu nie jestem, broń Boże, ani zdenerwowany, ani Paweł, no ale żebyśmy się traktowali uczciwie. Otóż, słuchajcie, myśmy zapomnieli z Pawłem, jak to zwykle przy akcjach produkcyjnych, poprosić Was, żebyście nie korzystali z opcji za pobraniem. Dlaczego? Dlatego, że jest akcja przedsprzedażowa. My musimy teraz, słuchajcie, to wszystko zakupić. Części, materiały, przygotować produkcję. Opłat z tym jest co niemiara. My produkując moduły elektroniczne, jak zawsze Wam powtarzam, pracujemy na bardzo niskich marżach, a więc to nie jest tak, że dla osób, które nie opłaciły, no to starczy, żebyśmy my tutaj produkowali. Owszem, Paweł się już z kilkoma osobami, które wzięły zakupy za pobraniem, skontaktował i mówił, że dobra, no ostatecznie niech będzie, ale to już słuchajcie, tylko z tymi osobami, z którymi się Paweł skontaktował. Jak się nie skontaktował, to przykro mi, ale tu za chwilę podejmiemy działania takie, jak w przypadku jeszcze innej grupy osób, a to jest niestety też dość spora grupa, bo nie pamiętam procentowo, ale chyba nawet z 20%, jak nie ponad,
słuchajcie, ogłosiliśmy, że będą rabaty 8% i na te rabaty każdy podał maila, czy jest patronem, bo to były rabaty specjalne dla naszych szanownych patronów, czy jest może stałym klientem, który ma wykupione 3 nasze kursy na Akademii, prawda? Pamiętacie to? Taka była oferta. I w związku z tym Paweł miał odesłać, jaka będzie ta obniżona cena do tych 8%. No i słuchajcie, Paweł wysłał wszystkie maile, już wszystkie, bo już teraz nie można kupić z tym rabatem 8%. I słuchajcie, wiecie co? Z tych maili, które Paweł wysłał, to z kolei tylko z 50% osób dokonało wpłaty, a reszta nie, jakby nagle się nie odzywa. No i słuchajcie, no niestety, dlatego mam nadzieję, że nas zrozumiecie. To nie jest złośliwość z naszej strony. Proszę o zrozumienie, bo my teraz musimy te pieniążki przecież wydać na wyprodukowanie na dzień dzisiejszy tej liczby modułów, która została zamówiona. A skąd wziąć pieniążki? No wy byście dokładali do biznesu? To chyba nie za bardzo. A my mamy dokładać? Też nie mamy z czego. A więc od daty tego filmiku, chociaż jak komuś to powiedziałem, to ktoś powiedział: Mirek, ty jesteś zbyt łaskawy, powinieneś od razu anulować te zamówienia. Nie, chciałem przy okazji też być tu do końca uczciwy. My jeszcze potrzebujemy tam parę dni na zrobienie bombów, przygotowania produkcji i tak dalej, i tak dalej. No mówię, masę roboty, więc tydzień czasu od daty dzisiejszego filmiku czekamy na wpłaty tych osób, które do tej pory nie wpłaciły za zamówienia. Co się stanie po tygodniu? Proszę nam wybaczyć, ale takie wszystkie zamówienia Paweł będzie po kolei anulował. Czy to oznacza, że my tym osobom nie sprzedamy tych modułów? Ależ nie, sprzedamy. Będzie można po zakończeniu naszej akcji przedsprzedażowej zakupić je później. No, słuchajcie, nie ma problemu. Wyprodukujemy jakiś nadmiar z własnych pieniążków, ale to już nie będzie taka cena jak w trakcie akcji, bo to nie jest przedsprzedaż, skoro ktoś nie decyduje się na to, żeby teraz wpłacić pieniążki, żeby było z czego wyprodukować. No nie wiem, może to są takie, ktoś powie, podstawowe informacje. Każde dziecko powinno to zrozumieć, ale jednak sporo osób, nie wiem, może czasami z braku czasu. Ja nie mówię, że tu nie posądzam was, że wszyscy ci, którzy nie wpłacili, że to wynika z jakiejś chęci cwaniactwa. Broń Boże! Ale myślę, że po takim filmiku i po tym, co tu mówię, to wam się przypomni. A zatem, wracając już do przyjemniejszych wiadomości, przypominam jeszcze raz, że przedłużamy termin tej akcji przedsprzedaży w naszym sklepie jeszcze do końca tego tygodnia, po ukazaniu się tego filmiku, ale później klamka zapadnie, koniec, te ceny przedsprzedażowe, inwestorskie znikają. Powiem wam, że jeszcze na koniec bardzo dużo osób później nas pytało: Mirku, ja kupiłem ESP01, ale czy koniecznie muszę kupić ten SP Full Wypas? Ja mówię, ależ oczywiście, że nie, bo nie był ktoś na webinarze, ale można go było obejrzeć, do dzisiaj można go obejrzeć offline, warto go obejrzeć, chociaż jest długi, słuchajcie. I tam mówiłem bardzo wyraźnie, że nie jest konieczne kupienie tego Full Wypasa, tak? Tego największego modułu z OLED-em na pokładzie i tak dalej, ale mówiłem, że to jest taka opcja typu must have. Warto go mieć, chociażby po to, żeby zobaczyć, co to jest ten moduł i co to daje, co daje ten wyświetlacz, dlaczego to jest ważne, żebyśmy widzieli na bieżąco, jakie on ma numery IP przydzielone, na przykład w postaci, gdy się podłączy do routera. Ktoś do mnie pytał mnie gdzieś na Discordzie: Mirku, a czy będzie tam się zapalała diodka, gdy moduł podłączy się do routera, tak jak to było w waszych starych modułach Hatmel Wi-Fi 232T? Ja mówię, ależ nie, diodki żadnej takiej nie będzie. Tu będzie po wielokroć lepiej, będzie wyświetlacz, który będzie pokazywał rzeczy. Ileż bowiem razy na przykład konfigurujecie taki moduł, to jest normalne, ja też, żeby brał adres IP z DHCP, z serwera DHCP, on jest losowany, prawda? I teraz gdzieś przychodzi w pewnym momencie, o kurczę, trzeba się telefonem podłączyć, a nie mam jego adresu, o Boże, to muszę go teraz do jakiegoś terminala podłączać, coś tam, zabawy. Słuchajcie, a tak na wyświetlaczu to jest. To nie jedyne funkcje i przydatności wyświetlacza. Wyświetlacz się bardzo, bardzo przyda, moi drodzy, więc tu gorąco polecam mieć jednego full wypasa, żeby mieć potem chociaż porównanie, jak to działa i żeby zrozumieć, bo też wiele osób oceniło, a tam, po co mi wyświetlacz? Zobaczycie. Albo jak nie spróbujecie tego jabłuszka, na które was namawiam, jak Ewa w raju, prawda? Czy tam wąż, nie wiem, kto kogo namawiał. Jeden pies, słuchajcie, nieważne, kto kogo namawiał, kto zawinił. Ważne, żeby takiego full wypasa jednak polecam mieć. Nie trzeba, ale polecam. I cóż, to by było chyba na tyle, co chciałem wam powiedzieć w tym podsumowaniu. Jeszcze raz się kłaniając i dziękując wam za zrozumienie, wsparcie, cierpliwość, oczekiwanie. Teraz po prostu my zabieramy się ostro do pracy, żeby to wszystko
przygotować. Paweł tutaj teraz ma szalenie dużo roboty. No, ja też przyznam, a przy okazji na sam koniuszek wam powiem jeszcze ciekawostkę, bo nie mogę wytrzymać. Otóż jest kilku beta testerów, którzy dostali już takie nasze moduły do testowania. Nasz firmware mogą na żywo zobaczyć, co jest i są, no, powiem wam nieskromnie, że bardzo, bardzo miło zaskoczeni, jak to działa, jakie tu są możliwości. A to nie wszystko. W porównaniu do zapowiedzi, które wam pokazywałem w filmikach, na webinarze, pojawiło się jeszcze coś. Bomba! Jeśli chodzi o na przykład aktualizację FOTA, firmware over the air, no to tutaj taki protokół, słuchajcie, podręczyłem ten temat, tak go dopracowałem, że jak zobaczycie, co się stało później w wersji docelowej, no to niektórym tak zwane szczęki opadną. Co się tutaj dzieje, proszę Państwa, i jak bardzo będą przydatne te moduły. Tu testy ostre trwały, próbowano wręcz zarżnąć te moduły, bym powiedział, przez beta testerzy wymyślali naprawdę karkołomne testy. Nawet ktoś wymyślił coś, na co ja bym nie wpadł, a to zadziałało, a według mnie może i nie powinno zadziałać. Otóż w trakcie, taka ciekawostka, jak już ktoś tylko posłuchaj tam dwie sekundy, ktoś zapuścił aktualizację FOTA, czyli wiecie, leci sobie pasek podstępu, no wiadomo, to jest duży wsad, to się aktualizuje, leci sobie pasek podstępu, a on w tym czasie puścił jeszcze niezależnie z programu MK Bootloader czy z Eclipse'a ładowanie wsadu do procka AVR i słuchajcie, w tym samym czasie to poszło. Oczywiście w większości przypadków to się wyłoży ładowanie do AVR-a, niestety, bo tu priorytet ma FOTA, no ale ja na taki pomysł bym nie wpadł. A ktoś wpadł, no ciekawy test, ja jestem sam w szoku, że to niechcąco wyszło, no tutaj niczego programowo nie zabraniałem, no i powiem wam, że się dzieje. Ja dzięki wam, dzięki beta testerom sam odkrywam nowe możliwości tego narzędzia, któreśmy z Pawłem stworzyli, a więc zapraszam was, okienko sprzedażowe ostatecznie trwa do końca jeszcze tego tygodnia, odkąd opowiadam wam to w tym filmiku. Będzie się działo, polecam zakupić te full wypasy, tym bardziej, że Paweł co chwilę mi mówi, że wiesz co, no właśnie kolejna osoba dokupiła, wcześniej kupiła jakieś tam inne pojedyncze, zwykłe moduły, a teraz dokupują ludzie tego full wypasa, jednak chyba posłuchali webinaru, że to jest opcja must have, czyli warto mieć dla porównania, nawet gdyby nam zwykły moduł, gdy ktoś kupi sam Node MCU, sam Wemos, a potem będzie chciał dołączać tam, słuchajcie, ten jakiegoś wyświetlacz, ręcznie, wszystko, to jeden warto mieć pod ręką, żeby po prostu móc samemu ocenić, czy warto na przyszłość wchodzić w te moduły z firmwarem Atnelowskim. No to by było na tyle. Kłaniamy się wam w pas z Pawłem. Serdecznie dziękujemy za zaufanie i zapraszamy na nasze kolejne niesamowicie ciekawe akcje. Hej, pa, pa!